Jeśli twoje dziecko bawi się finger spinnerem, to wiedz, że coś się dzieje. Witajcie, moi drodzy widzowie. W dzisiejszym filmie pożalę się wam, jak to po raz kolejny Kościół się do czegoś dowalił. Tak, Kościół. Tak w ogóle w ciekawostce wam powiem, że jestem ministrantem. Ministrant pod sutanną! I w sumie to tak chyba trochę nie wypada mi tak obrażać tego, wchodzić w ten temat, a nie nic obrażać. Ale ludzie, no. Czytałem informacje na YouTube, oglądałem film DJ-a Palasite, do którego serdecznie was zapraszam. Okazało się, że finger spinner nie został zakazany tylko w szkołach w Ameryce, ale także Kościół uznał, że to jest dzieło szatana. Ale dlaczego, się spytacie? Już wam mówię. Ponoć, kiedy to się wszystko kręci, to ma to pokazywać szóstki, wiecie o tym, prawda? A wiecie, szóstki to znaki szatana. Trochę tam w to nie wierzę, ja nigdy tam szóstki nie widziałem. Nie no, poważnie. Czy takie kręcące się coś może wam szóstkę przypomnieć? Mi nie. W co już mogę nieco bardziej uwierzyć? Ponoć przedstawia to znak pentagramu. A jak wiecie? Nosi pumpy, pentagramy na portkach, szóstki z umiłowaniem. Wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. Ludzie, matko boska. To się tylko kręci. Nic innego! Proszę, zacznijcie myśleć. Chyba nikt nie uwierzy, że to kręcąca coś, że... Chyba nikt nie uwierzy, że to kręcące się coś jest dziełem szatana. Śmieszy mnie to, jak coś popularnego zawsze znajdzie... Śmieszy mnie to, jak Kościół zawsze się do czegoś dowali. Pamiętacie Hello Kitty? Już chyba za dużo powiedziałem. Dobra, ja już kończę tutaj mówić, bo mi zaraz wywalę administrantów. Komentujcie, subskrybujcie. Jesteście najliczniejszą widownią na całym YouTubie. No i to byłoby na tyle. No to siemeczko.
jeśli twoje dziecko pierwsza ci gdzieś na nogę metal, gdzieś na oku, na tyłku, takie młodzieżowe, to już wiedz, że się diabeł nim interesuje. Jeśli u twojego syna na głowie jawi się żel, później irokezy, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. Jeśli twoje dziecko, córka dorastająca, używa ci jaskrawych kolorów do paznokci, czarny jak piekło, czerwony jak ogień, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli twoje dziecko lubuje się w czarnych kolorach, w strojach moro,